co się dzisiaj wydarzyło? Przegraliśmy, więc tu nie ma co oceniać. Jakby nie zdobyliśmy punktów i to na pewno nas boli. Po meczu zdajemy sobie sprawę, że to nie tak miało wyglądać. Czemu nie udało się tych punktów zdobyć tak na gorąco? Myślę, że wiele czynników jest na to. No, w różne fazy dzisiaj przechodziliśmy w tym meczu. Pierwsze 20 minut może nie wyszliśmy dobrze mecz, drugie 20 minut w pierwszej połowie zagraliśmy dużo lepiej, stwarzaliśmy sytuację, byliśmy pod polem przeciwnika, tak samo pierwsze 20 minut, czy tam 25 to samo, ale gdzieś ta później nasza bramka nas wytrąciła chyba z równowagi, z tego, żeby gdzieś ten balans ciągle zachować. No wiadomo, że musieliśmy też ryzykować, bardziej się otwierać i to też nas kosztowało to, że Austriacy stworzyli jedną czy dwie sytuacje, po których no jeszcze jedną bramkę szyli. Na ile był pan gotowy dzisiaj, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne na występ przeciwko Austrii? Na ile minut, czy... Na ile minut, na ile procent? Nie, na procent, byłem na 100% gotowy. To jest jedyne ryzyko było to, jakbym pewnie zagrał od początku, ile minut to miało sens, ale dlatego też wiedzieliśmy, że lepiej być gotowym w drugiej połowie i tutaj nie było żadnych problemów, tak samo na boisku. W pierwszej sytuacji już musiałem wykonać sprint, więc jakby to chyba było widoczne i też ja nic nie czułem, ani nie miałem z tyłu głowy nic takiego, że muszę uważać, wręcz przeciwnie, pod tym względem tutaj na szczęście też tak zostało, więc tu jest wszystko ok. Jest żalny smutek, że to, ta porażka przyhamowała trochę to, co się rodziło w tej reprezentacji, ta dobra atmosfera, to co zostało zbudowane przez selekcjonera Michała Probierza? Na pewno, myślę, że mam nadzieję, że to przyhamowało, albo chwilowo wybiła, no, z rytmu może. Zdajemy sobie sprawę, że gdzieś ten czas, który współpracujemy, on nie jest jakiś długi i poprzez zaczęliśmy ratować eliminację, awansować na Mistrzostwa Europy, gdzieś zaczęliśmy to budować i no, gdzieś czy to w pierwszym meczu, pamiętam, że zagraliśmy dobre spotkanie, przegraliśmy, tak teraz jakby też przegraliśmy, to czegoś tam zabrakło w tych dwóch meczach i zdajemy sobie sprawę, że no, myślę, że może w każdy jakbyś tam kolejny tydzień może by nam pomógł, ale tutaj na tych Mistrzostwach Europy to zdecydowanie jeśli chodzi o ten drugi mecz dzisiejszy, no to czegoś zabrakło. Oczywiście no, cały czas mamy z sobą, jest jeden mecz. Dla nas dzisiaj możemy trochę być rozczarowani, smutni, ale jutro musimy już się skupić na tym ostatnim meczu z Francją. Niezależnie od tego, jaki zaraz wynik będzie Holandii z Francją, ale tu zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na Mistrzostwach Europy, gramy mecz i jakby musimy dać sobie matce, bo to jest jakby do nas to zależy, tak do tego podejdziemy. Na czym polegał problem, że 90% pojedynków dwukrotkowych w zasadzie przegrywaliście w tym meczu? Twoim wejściem również. W defensywie czy w ofensywie? No bo to wszędzie. W przestrzeni całego tego spotkania. No myślę, że to nie wiem, czy jak to, znaczy w pierwszej połowie faktycznie, no, gdzieś tam tego utrzymania brakowało, czy wygrałem pojedynku. W drugiej połowie też no, te długie piłki nie zbieraliśmy, zgadza się. Myślę, że to też z Holandią trochę też było podobnie, ale może nie tak widocznie, więc na pewno to jest element, gdzie nad tym trzeba popracować. Z czego to wynika, ciężko mi powiedzieć. No, jakby to są pojedynki jeden na jeden, można powiedzieć, więc jakby to są pojedynki, które można czasami się więcej skupić, ale z czego to wynikało, no, to nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to. Jak to sobie całą tą akcję na 2-1, z twojej perspektywy ona wyglądała, kto tam zaspał i dlaczego ten środek tak się otworzył i później już nie dało się tego uratować? O Jezu, no całej boiska też nie widziałem, więc ciężko mi tak analizować, ale no, tak jak chyba w pytaniu otworzyliśmy środek i chyba to była też zespół Austrii no, zrobił przewagę i jakby miał dużo sporo wolnego miejsca, więc zdecydowanie chyba w tym kierunku można było to analizować, ale kto jak, no to nie ma co o tym mówić, bo też no, nie patrzę na to z boku, więc ciężko mi się odnieść tak gorąco po meczu, nie widzę sytuacji na ekranie. Myślisz, że mamy 3 minuty?